Boks nasz krajowy śledzisz, oglądasz, masz okazję, czy wyautowałeś się zupełnie? To znaczy, no nie, można skończyć jakby z boksem, ale boks nie kończy z tobą, tak? No, w sensie takim, że oczywiście no, dalej się interesuję. Będąc w Tajlandii mam mniejsze możliwości oglądania walk bokserskich, bo w sieci na przykład, nie wiem, Polsat Sport poza granicami Polski nie da się obejrzeć. Natomiast no, śledzę oczywiście, co się dzieje. Tak? Widzisz tą rywalizację teraz i taki boom na MMA i to, że mówię, większość ludzi uważa MMA teraz za taki sport wiodący ze sportów walki. Boks jakby zszedł na drugi plan. Też czujesz coś takiego? Ja myślę, że to się zmieni, tak? Myślę, że boks ma tak długą tradycję, taką historię ze sobą i jednak boks jest sportem według mnie trudniejszym niż MMA. Mówię to w sensie takim, że oczywiście w MMA tych technik jest dużo więcej i tak dalej, jest mało zawodników niepokonanych, dlatego że łatwiej znaleźć lukę w którejś tam, nie wiem, czy w parterze, czy w swojej, tak, w swojej płaszczyźnie. Natomiast boks niewątpliwie jest sportem dużo wyższej specjalizacji. W związku z tym, no, nie wiem, jeśli była walka, nie wiem, Mayweather-McGregor oczywiście może rewelacyjnie boksować na, jeśli chodzi o MMA, ale z topowym zawodnikiem nie ma żadnych szans, no bo tu jednak jest dużo mniej technik i te techniki są na dużo wyższym poziomie. Dlatego jest też trudniej te freak fighty. No właśnie tak, zrobić, poruszaliśmy ostatnio temat freak fightów, że w boksie czegoś takiego nie ma. Po prostu ciężko jest coś takiego zrobić w boksie. To wyglądało wręcz komicznie, no, pewnie chwilę. No tak, tutaj byłby problem, aczkolwiek, no nie wiem, mi z kolei na przykład bardzo podoba się ta inicjatywa boks białych kołnierzyków, tak? Bo tak naprawdę po pierwsze, cel jest szczytny, po drugie, ci ludzie naprawdę trenują i po trzecie, nie ma znaczenia, czy to jest walka zawodowa, czy boks białych kołnierzyków. Dla tych ludzi i dla ich znajomych, którzy tam siedzą i na przykład licytują, siedzą przy stolikach, emocje są takie same. To nie ma żadnego znaczenia, no, ponieważ brałem udział w jednej takiej gali boksując z prezydentem Poznania. Charytatywnie, tak. Boksując z prezydentem Poznania. Był tam chłopak, który na co dzień zajmuje się szkoleniami, motywacją ludzi, tak? No ale przed walką nie spał przez 4 dni. Także ja powiem szczerze, że no, próbowałem różnych rzeczy i nie ma sportu, według mnie, gdzie emocje są porównywalne z tym, jak wchodzisz do ringu.